To w zasadzie tyle odnośnie dzisiejszego tego, co się dzieje. Może nie na świecie, ale w Polsce, czy właśnie w Polsce, bo chyba w każdym mieście jest problem z mieszkaniami i tego całego napływu ludzi. Jestem jak najbardziej za. Być może pomoże to Polsce, aczkolwiek w niektórych rzeczach jestem przeciwko, na przykład od razu dawanie 500+, tak, ekstra, ktoś nie płaci składki zdrowotnej, a Ukrainiec może spokojnie iść do szpitala i nie płacić za to, a ja prowadząc firmę, czy być zatrudnionym, gdzie naprawdę olbrzymie pieniądze są płacone na składki zdrowotne, czy cokolwiek, tak? Jeszcze też nawet dziwię się, jak ludzie poprzyjmowali rodziny z Ukrainy, to co a propos śmieci, tak, bo tutaj jest na każdą osobę bodajże, w Gorzowie jest 32 zł w tej chwili na śmieci. To są naprawdę bardzo duże pieniądze. Ja z rodziną płacę, czyli 100 chyba 20 tak, złotych jakoś tak za miesiąc na same wyrzucanie śmieci, nieczystości. Teraz jeżeli powiedzmy w mieszkaniach słyszałem, że jest po 10 osób i tam jest jako jedna zameldowana, płacą po jeden. Dlatego niekoniecznie to wpływa dobrze w tej chwili. Nie wiem, jak to rozwiąże rząd, czy to przerzuci na gminy. A propos gmin, to bardzo ciekawy odcinek chcę nakręcić niebawem a propos remontowania i dawania wyremontowanych mieszkań gminnych Ukraińcom, gdzie Polacy muszą sami robić remont, jeżeli chcą gminne mieszkanie. I bardzo dużo ich chcą za to ogólnie mieszkanie kasować. Nie fair, bardzo dużo rzeczy jest nie fair. Natomiast, no zobaczymy, no ja nie jestem przekonany do tej całej propagandy, która się w tej chwili wyrabia, także pomagać za wszelką cenę, nie, pomagaj, ale z głową. To odnośnie tych przyjmowania Ukraińców do siebie. Pomagaj jak najbardziej, ale ta zasłona dymna cała, co w tej chwili jest, patrzcie też na Zachód, co robi Zachód, szczególnie Niemcy, jak się na przykład zbroją za naszymi plecami, a my nic o tym praktycznie nie wiemy z mass mediów, bo wszystko jest o Ukrainę, bo tam jest wojna i zginął jeden człowiek, czy dwa, czy dwaj. Naprawdę z głową to wszystko szacuj. No i jeżeli chodzi o wynajem, mam nadzieję, że sobie poradzisz. Jedno, czego tutaj nie robię, to nie korzystam z chwili, że jest tak straszne zapotrzebowanie na mieszkania i nie podnoszę na przykład do 2 czy tam do 3000 zł czynszu najmu z 1600, bo 1600 to i tak jest w tej chwili dużo na ten standard. Tu akurat nie, no, chcę się zachować fair, aczkolwiek, no, tak jak niektórzy mówią, biznes to biznes i no, jak najbardziej, jeżeli chciałbym tutaj 2000 plus koszty, myślę, żebym tyle dostał. Natomiast nie wiem, co później, przez ile. Może ten boom nagle się skończyć, wrócą do siebie i ludzie zostaną z mieszkaniami pustymi, a ja tego nie chcę. Ja, jak moim klientom zawsze mówię, jesteśmy na długoterminowy wynajem, tak? Ustosunkowani. Nie na szybki deal i później szukasz, nie wiesz co robić, trzeba mieszkanie opłacać. Długoterminowy. Jest klient doceniany, czyli tutaj lokator. I wszystko ma czarne na białym, jest zgłoszenie do Urzędu Skarbowego, jest wszystko robione jak trzeba. Lokator dostaje ode mnie rozliczanie. Dzisiaj jest 31, koniec miesiąca właśnie mam do rozliczania ileś tam mieszkań, więc zaraz kończę ten filmik i muszę wracać do pracy. Dostaję fakturę, dostaję wyliczenie, co ile kosztowało, za co on fizycznie płaci i bardzo dobrze nam się współpracuje z tymi lokatorami. Mało tego powiem, że moi byli lokatorzy, którzy sobie już kupili na przykład mieszkania, Polacy, Ukraińcy, mam z nimi dobre stosunki, nieraz dzwonią, Bartek, słuchaj, mam kolegę, fajny gość jest, ja wiem, jakie ty standardy oczekujesz od ludzi.
Czy masz jakieś mieszkanie dla niego, czy możesz mu polecić kogoś, kto ma mieszkanie, jak ty nie masz, bo ja mu opowiedziałem o tobie, jak ty rozliczasz te mieszkania, jak mnie rozliczałeś, bardzo dobrze, bardzo uczciwie do tego podchodzisz i to się właśnie liczy, to jest ten plus, który teraz wynajmując jakiemuś lokatorowi niekoniecznie doszczerzesz na samym początku, natomiast on gdzieś tam później może zaprocentować, powiedzmy inni mają pustostany na przykład, a ty dostajesz telefon, bo ktoś, twój były lokator powiedział, idź do niego. On wszystko super załatwia. Tak więc kończę i wracam do pracy. Dzięki, na razie, hej.